Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Będę odpowiadała na list związany z tym filmem o archetypie Lilith. Więc osobom, które jakoś się borykają z tym tematem, oczywiście głównie dotyczy to mężczyzn, ale nie tylko, polecam obejrzenie tego filmu. Z tym filmem będzie też związany częściowo mój artykuł o micie Edypa, który linkuję gdzie się da, czyli w informacjach, w karcie końcowej i pod filmem. No i niedługo powstanie też na temat mitu Edypa film o utworze The End. Manson teraz zrobił cover, zmienił ostatnią zwrotkę. I to się tak ładnie spina, żeby zrobić jeszcze tę interpretację, więc ogólnie temat będzie taki bardzo szeroki. Do tych wszystkich innych materiałów robię odesłania. Rozmyślając, doszedłem do wniosku, że w płci przeciwnej przeważnie zwracałem uwagę na kobiety starsze ode mnie. Dzięki filmowi wiem, z czego to wynika, temu filmowi o archetypie Lilith. Czy to jednocześnie oznacza, że kobiety w wieku podobnym do mnie z góry uznaję za bezwartościowe, w których nie można się zakochać i z którymi nie można zbudować normalnego związku? To raczej nie chodzi o bezwartościowe. Wygląda na to, że one nie zaspokajają twoich potrzeb, dlatego że nie są to potrzeby partnerstwa, wspólnego odkrywania, rozwoju, tylko raczej masz potrzebę bycia prowadzonym. To się pięknie zgrywa z idealizacją właśnie starszych i obcych kobiet. Podczas gdy taka namacalna dziewczyna z sąsiedztwa po pierwsze nie może być boginią, którą będziesz czcił. Jest zwykłym człowiekiem, więc tak, może w tym sensie uznajesz je z góry za bezwartościowe, bo one są prawdziwe, bo one są dostępne. Bo one ci po prostu, wiesz, w takim symbolicznym sadomaso nie sponiewierają tak bardzo jak relacja z kobietą od razu niedostępną, tak? Tak jak mówię, starszą, będącą daleko, z nauczycielką, z jakimś autorytetem. Więc w których nie można się zakochać i z którym nie można zbudować normalnego związku. Myślę, że dostrzegasz właśnie to, że można z nimi zbudować normalny związek i można się w nich zakochać. Natomiast nie o normalny związek i nie o zakochanie ci chodzi, tylko o bałwochwalstwo i niedostępność. Więc raczej tutaj jest problem. Dlaczego ty potrzebujesz... Dziękuję bardzo. Mieć kogoś na piedestale, kogo możesz idealizować, wielbić i nie mieć. Czyli pytanie o to, z którym... Czy z tymi normalnymi dziewczynami w twojej opinii nie można zbudować normalnego związku? Myślę, że wiesz, że można. Tylko, że w normalnym związku ty jesteś partnerem, a nie toybojem. W normalnym związku jesteś pełnowartościowym mężczyzną. I jesteś mężczyzną. A nie bojem. Musisz się wywiązywać z takiej codziennej, rutynowej męskości, a nie sakralizować jej w sensie takiego czasu sakrum i profanum, gdzie bycie mężczyzną jest de facto imprezą, gdzie możesz się pobawić w rycerza, w romantycznego kochanka, przeżyć tak przygodę. Tylko wiesz, mężczyzna w
w codziennym, normalnym związku z kobietą, to jest ktoś, kto jest. Boże, jest koniec listopada, a tu muchy dalej latają. To jest ktoś, kto jest stały, kto jest pewny, kto nie ma humorków, kto się nie bawi. To jest ktoś, na kim ja mogę się oprzeć, żeby tworzyć, bo ja jestem kobietą i to moją jakby naturalną cechą jest inkubacja i tworzenie nowego. Oczywiście mężczyźni bywają artystami, rzemieślnikami bardzo często i też wspaniale tworzą. Natomiast tutaj chodzi o taką relację pomiędzy kobietą a mężczyzną w sensie takim podstawowym, biologicznym, symbolicznym, archetypicznym. Ja mam tworzyć domowe ognisko. Ja mam tworzyć nowe życie. Więc to ja mam mieć możliwość od ciebie tego, by kreować. Czyli ja ozdabiam dom, ty zapierdalasz przy remoncie. Ja tworzę istotę fundacji, relacje w niej, przyciągam ludzi i daję im postawę miłości. Ty zapewniasz background. Ja ci ugotuję obiad, ale ty przynosisz mamuta. Ja ciebie uczę radzić sobie z emocjami. Czym są emocje? Uczę cię wrażliwości. Pogłębiam twoją emocjonalność. A ty mi ufasz, a nie ze mną walczysz w tej sprawie, tak? Ja cię czynię delikatniejszym i miększym. A ty jesteś dla mnie twardy. Z czymś ci się to kojarzy? Pewnie ci się to z czymś kojarzy, znaczy każdemu widzowi. Chociażby z seksualnością kobiety i mężczyzny, prawda? I tak jest w każdym aspekcie związku kobiety i mężczyzny. Ty jesteś twardy, ja jestem miękka. Ty jesteś odporny, ja jestem cieplutka. I ty dostajesz ode mnie całą tą bitą śmietanę, cały ten po prostu urok tego, co może dać ci kobieta, co może w ogóle stworzyć kobieta. Ale ty masz być moją skałą. To jest normalny związek. Więc pytasz mnie, autorze listu, czy myślisz, że nie można z dziewczyną z sąsiedztwa, z dziewczyną w twoim wieku zbudować normalnego związku? Myślę, że nie rozumiesz, sam tak w sobie głęboko nie czujesz, czym jest normalny związek, nie? Dlatego, że pragniesz od kobiety tej właśnie niedostępności, tego zdobywania jej. Wiesz, nie jest wyczynem poderwać laskę. Nie jest wyczynem zorganizować romantyczny wieczór. Nie jest nawet wyczynem całą noc tak, że ona nie będzie mogła chodzić na drugi dzień. To nie są wyczyny. Wyczynem to jest być opoką i skałą na co dzień. Jej poczuciem bezpieczeństwa i jej backgroundem. I tutaj też to jest do innych mężczyzn, tym bardziej, że teraz pracuję z drugim mężczyzną i ty będziesz wiedział, że to do ciebie mówię. Ty z kolei jesteś backgroundem, ale nie dostajesz tego, o czym ja przed chwilą powiedziałam. Nie dostawałeś, ale nie dostajesz dalej. Nie dostałeś od kobiety, której zapewniłeś fantastyczny background, czyniący cię mężczyzną w związku wymarzonym, nie dostałeś od niej domowego ogniska, nie dostałeś od niej tego ciepła, tej mięciuśkości, tego prowadzenia przez świat emocji,
tego pogłębiania twoich emocji, porządkowania ich. Nie dostałeś akceptacji, ciepła, delikatności. Stąd możesz wiedzieć, że kobieta, o której oboje wiemy, jest nienormalna po prostu. Jest jakiegoś rodzaju harpią, jakimś sukubem, jakąś córką Lilith. Dlatego dla ciebie ten film też jest istotny. I tak jak mówię, którykolwiek z was, czy w ogóle ktokolwiek z was słyszy coś, co wam się teraz kojarzy, to grzebcie w tym, bo rozmawiamy teraz w ogóle o archetypach i o tym, co jest normalne, a co nie w związkach. I pytasz dalej, czy do zmiany tego stanu potrzebna jest terapia, czy raczej chodzi o moją aktualną świadomość, że tak było, jest. Terapia generalnie jest zwiększaniem świadomości, porządkowaniem świadomości, porządkowaniem jakiegoś ogromnego syfniku niewłaściwych przekonań, gdzie jedno niewłaściwe przekonanie bazuje na innym i na innym i na innym. I to są całe piramidy, całe domki z kart przekonań, które służą byciu nieszczęśliwym. Przekonań, które manipulują twoimi emocjami. Przekonań, które są oparte o twoje emocje. Wynikają z emocji, a nie z przemyślenia. Część jest twoja, część jest w ogóle indoktrynowana przez kogoś. To trzeba znaleźć. Od tego jest terapeuta. Ja wam służę tak jak mogę. Tymi filmami, tymi wnioskami, konsultacjami. I wiem, że czasem te konsultacje u mnie są bardziej odkrywcze niż na psychoterapii, bo tam też są tylko ludzie, ci, którzy prowadzą tę psychoterapię i czasami są w tym swoim zawodzie dobrze, a czasami źli. W każdym razie ja nie podejmuję odpowiedzialności za to, żeby przeprowadzić kogokolwiek z was przez proces terapeutyczny sama. Nie. Nie jestem terapeutą do tego uprawnionym. Jestem uprawniona do komentowania cudzej terapii, do kierowania was na terapię, do nadzorowania przebiegu terapii, do sugerowania, byście zmienili lekarza i tak dalej, ale nie jestem terapeutą, więc czegokolwiek nie zrobię dla każdego z was, nic nie zastąpi psychoterapii, bo psychoterapia to jest taki czas dla ciebie, gdzie cały twój bałagan wypada z szafy i jest układany klock po klocku. Od tego jest terapeuta, żeby pokazać ci, jak zbudować, jak w ogóle rozwalić ten pierdolnik i zbudować z niego nowy ład. I moim zdaniem w dzisiejszym świecie każdy powinien iść na psychoterapię. I wiecie, psychoterapeuci też chodzą na psychoterapię, nawet jeśli nie mają problemu ze sobą. W związku z czym psychoterapia nikomu niczym nie obłacza. Jest nie tylko potrzebna, ale jest bardzo wartościowa. Jest piękną przygodą z samym sobą. Nie musicie płacić za psychoterapię. W każdym powiecie jest coś, co się nazywa mniej więcej Powiatowe Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. I tam macie darmową, nawet bez ubezpieczenia, psychoterapię z powodu DDA, współuzależnienia, bycia ofiarą przemocy lub podlegania samemu jakiemuś nałogowi, wywodzenia się z rodziny przemocowej, nie tylko alkoholowej, z rodziny rozwiedzionej. Tam macie psychiatrów i tam macie psychoterapeutów, którzy w tym są lepsi od każdego prawie, że psychoterapeuty, który pracuje sam, że pracują w zespołach interdyscyplinarnych. Oni wzajemnie podwyższają swój poziom. Nie mówię, że ktoś, kto pracuje sam, nie może być świetny, bo może, szczególnie jeśli jest aspergerowcem, raczej ciężko, żeby pracował w zespole. Ale przeciętny, neurotypowy ma wyższy poziom, jeśli pracuje w zespole interdyscyplinarnym i ma superwizję,
niż jak siedzi sam w swoim prywatnym gabinecie, gdzie zgarnia 200 za odbębnienie wizyty. I nikt go nie kontroluje, bo on nie ma zespołu. Czy obawa przed brakiem miłości od młodszej kobiety ma związek z moim brakiem chęci posiadania dzieci w przyszłości? Czekaj, tu się w ogóle wypuści się, bo nam się wilki zagryzły. Zabij, wilki, zabij! Tak, Jadzia, zabij! Wełe, zabij! I teraz czekaj, czekaj, bo twoje pytanie w ogóle rysuje nowy obszar. Wcześniej zastanawiałeś, czy kobiety w wieku podobnym do twojego uznajesz z góry za bezwartościowe. A teraz się pytasz, czy obawa przed brakiem miłości od młodszej kobiety. Więc jeśli jest obawa przed brakiem miłości od młodszej kobiety, to może ty czujesz w ogóle, że ty nie zasłużysz na pełnowartościowy związek i dlatego potrzebujesz być toy boy, bo twoje poczucie własnej wartości leży i kwiczy i nie tylko Lilith z jednej strony cię pociąga w jakiś BDSM-owy psychologicznie sposób, ale może też ty się czujesz tylko i wyłącznie zasługujący na rolę materaca z drążkiem. Aha, czy obawa przed brakiem miłości od młodszej kobiety ma związek z moim brakiem chęci posiadania dzieci w przyszłości? Nie wiem, nigdy nie chciałam mieć dzieci i zawsze mi się podobali faceci w moim wieku. Często zdarzyło mi się być z młodszymi o kilka lat. Nie miało to wówczas znaczenia, bo nie były to takie różnice, które są znaczące, dlatego że to było już koło trzydziestki. Poza tym, no i tak zawsze wyglądałam na młodszą od swoich facetów. I kurde. Gorąca szklanka zostawiła ślad na szafce. Zapomniałam, że na woskowane się nie wstawia. Od tego są podstawki. Aha. Zastanawiałam się, po cholerę w ogóle jest ta rzecz. A to jest po to. No i tak, miałam jakieś takie obawy, że trzeba dość wcześnie to ustalić z facetem, jeśli traktuję go poważnie. Było takich całych dwóch. Tych, co ich nie traktowałam poważnie, to też byli o tym poinformowani, tylko oni myśleli, że mnie przekonają, a ja się nie przejmowałam tym, ponieważ nie planowałam być z nimi zbyt długo. Nie sądzę, by to miało związek. To brzmi jak racjonalizacja po prostu. A może chodzi o to, jak widzę mojego ojca. Jako prawie idealnego ojca dla dzieci, że nie będę w stanie taki być. Ojcem zajmę się właśnie w tym filmie o kompleksie Edypa i od Jent, więc ojca na razie odsuniemy. Linkuję tylko ten artykuł, o którym mówiłam, dlatego że... Przepraszam, napiłam się ciepłej herbaty i teraz jakąś czkawkę mi męczę. I napisz mi jeszcze, to i drugi pan, do którego mówię przede wszystkim, czy widzisz się jakoś w tym artykule, bo to jest bardzo ważne. Tak, żebym mogła nagrać tam ten planowany film o kompleksie Edypa już z jakimiś waszymi odpowiedziami. Że nie będę w stanie taki być, lub jako człowieka będącego w toksycznym związku, nie potrafiącego bronić dzieci przed ich matką. To tak jak mówię, to wszystko dalej. Jasne, że wizerunek ojca jest tu ogromnie ważny.
To, co zaszczepił w tobie ojciec, jest równie ważne jak to, co zaszczepiła w tobie matka. I psychoterapia służy między innymi temu, żeby przejść przez wszystkie etapy rozliczenia z rodzicami, a więc ułatwienia między innymi kompleksu Edypa, czyli zaprzeczenia rodzicom, obalenia ich i zaakceptowania ich z powrotem oraz wybaczenia i wdzięczności. I dopiero kiedy będziesz mógł dojść do tego etapu, to jacy byli przestanie wpływać na to, jak wygląda twoje życie. Na każdym wcześniejszym będzie wpływało. Dlaczego jako jedyny z braci jestem introwertykiem i czy będzie to przeszkodą dla normalnego związku? Mam na myśli między innymi mój sposób życia, brak imprez, brak znajomych, nie chodzę na przykład do kina, nie czuję potrzeby poznawania nowych osób, co przekłada się na brak okazji do poznania potencjalnej partnerki. Martwi mnie to, bo podejrzewam, że ze względu na moje problemy będzie potrzeba wiele prób, wiele lat i wiele związków, żeby zbudować ten właściwy związek oparty na prawdziwej miłości, normalnych relacjach, albo że nigdy nie uda się tego osiągnąć. Są dziewczyny, które też nie lubią imprez, nie mają za wielu znajomych, nie chodzą do kina i nie czują potrzeby poznawania nowych osób. Ale to ci bardzo oczywiście zawęża krąg, natomiast i tak niepotrzebna jest ci dziewczyna inna. Jeśli ty jesteś taki, co nie znaczy, że nie powinieneś ty spróbować, czy na pewno to wszystko ci odpowiada. Bo może się okazać, że niektóre te rzeczy wyparłeś dawno z powodu lęku i tak naprawdę one są w stanie cię jakoś uszczęśliwić. Wiesz, jak się siedzi cały czas w domu, to faktycznie nie chce się dupska ruszyć, i ja wiem to najlepiej po sobie. A jak już pójdę między ludzi, to mi się budzi, wiesz, taki dzik, że z LARPa teraz wracałam o 5 nad ranem, jeszcze się rozglądałam za jakąś imprezownią i po prostu aż we mnie ryczało, a ja mam problem, żeby się wiesz, do sklepu z domu ruszyć, nie? Bo ja lubię w domu, bo ja jestem introwertyczna, autystyczna i nieszczególnie mnie gdzieś ściągnie, ale jak już wyjdę, to wiesz. I na szczęście tutaj w ramach anegdotki powiem wam, że pod drzwi pani Ewy, u której byłam w Krakowie, odprowadził mnie o tej 5 rano pijany student rozmawiający ze mną o tym, jak wartości się mają do religii. O tym, że wygląda na to, że prawda i droga do szczęścia są w zasadzie jedne i są tylko wyrażane różnymi opowieściami symbolicznymi. Dlatego chłopak, głęboko wierzący katolik, miał w kurtce figurkę Buddy, a poza tym był już tak pijany. A dorwał mnie po prostu na ulicy, stwierdzając, że jestem osobą, z którą będzie się dobrze szło. Boisz się, że twój tryb życia nie sprzyja poznaniu partnerki? No nie sprzyja. Ewidentnie nie sprzyja, dlatego jednak bym proponowała sprawdzić się, czy naprawdę ci to wszystko nie odpowiada. Natomiast, wiesz, jest dużo portali randkowych. Ja ci nie powiem, że one są dobre. Jest to z pewnością wiele osób, które są w jakiś sposób zdesperowane. I to może być straszne doświadczenie, ale z drugiej strony może to być znakomity trening społeczny. Możesz tam trafić na introwertyczki, możesz tam trafić na wariatki, na łowczynie. Cały przegląd. Może jeśli ty nie będziesz desperatem, to uda ci się odsiać te relacje, te znajomości, te kandydatki na tyle, by nie spotkać się zbyt szybko, by nie wpakować się zbyt szybko, by nawiązać realną
relacji, a nie tylko jakiś głupi flirt. Tym bardziej, że raczej nie sądzę, byś był mistrzem podrywu. Więc może w tym się spróbuj. Czy są jakieś cechy osobowości, zachowania, które może mieć przyszła partnerka, których powinienem unikać, które mogą sugerować, że będzie to związek toksyczny, a ja nieświadomie będę wpadał w pułapkę? Tak, pierwszy profil, który dla ciebie jest groźny, to jest kobieta starsza od ciebie, to już wiemy. Drugie, to jest kobieta bardziej wykształcona od ciebie. Kobieta z większym sukcesem życiowym niż ty. Dlaczego? Dlatego, że będziesz ją stawiał właśnie w tej roli. Będziesz ją stawiał na piedestale. Powinna być kobieta, która jest równa tobie, którą będziesz mógł wesprzeć, ale nie ciągnąć do góry, żeby sam się dowartościować, ani nie patrzeć na nią jak chłopiec wyznawca klęczący u jej kolan i wąchający jej buty. Nie powinno to być też. Wiesz, generalnie jest coś takiego, że w pary dobieramy się jakby klasą wyglądu. Każdy z nas ma ileś tam punktów wyglądu. To się robi takie badania, że powiedzmy 100 osób ocenia wygląd danej osoby i kategoryzuje się te osoby tam w 10, wiesz, kategoriach, nie? Od 1 do 10 za wygląd. Robiono sporo takich badań i sprawdzano, za jakimi partnerami się oglądamy, o jakich się staramy i także jakie związki mają największą trwałość. I jeśli jesteśmy z tej samej klasy, z tego samego poziomu, powiedzmy, mamy cztery wyglądu, to jakby naturalnie traktujemy to jako swoją kategorię i te związki są też najtrwalsze. I nie ma co mówić, że wygląd związku jest nieważny, bo jest to bzdura potworna, dlatego że ogromną rolę w trwałości związku odgrywa oksytocyna, czyli hormon przywiązania, która wydziela się no, przede wszystkim podczas seksu. A jeśli partner cię nie pociąga, to długo nie pociągnie, bo tak mózg jest najbardziej seksownym organem. Ale przez czas zakochania. Później to jest bardzo ważne. Tak, jeśli partner nie odpowiada ci umysłowo, to związek się rozpadnie. Ale jeśli odpowiada ci umysłowo, a fizycznie nie, to też się rozpadnie. Jeśli więc uda ci się związać z kobietą dużo piękniejszą od ciebie, to prawdopodobieństwo, że ty przestaniesz się jej podobać, jest duże, a że z kolei ty będziesz ją bałwochwalczo uwielbiał, też jest bardzo duże. To, że będziesz obsesyjnie jej pożądał, jest spore. Natomiast jeśli zwiążesz się z dziewczyną dużo brzydszą, to będziesz cierpiał jeszcze bardziej niż kobieta z brzydkim facetem. Bo dla was wygląd jest jeszcze ważniejszy niż dla nas. Ja nie wiem, czy jestem przeciętną kobietą, czy nie. No, dla mnie to jest strasznie ważne. I niby kobiety deklarują, wiecie, że jest inaczej, ale prawda jest taka, że w damskiej szatni teksty, jakie lecą, nie różnią się szczególnie wcale od tego, jakie lecą w męskiej, jeśli dotyczy to relacji z drugą płcią.
Kobiety są napalone, lubią się zgabiać na facetów. I dlatego warto dobierać się w swojej, że tak powiem, kategorii. Bo gdy mija zakochanie, to jest ciężko. Gdy pojawia się rutyna w związku, gdy on już trwa i masz koło siebie kogoś, kto cię nie pociąga, jest ciężko. Pracuję z kilkoma mężczyznami, którzy związali się po bardzo toksycznych związkach z jakimiś pięknymi borderówami. Związali się z tak zwanymi dobrymi dziewczynami. I ja już w tym pierwszym półroczu słyszę, wiesz, no nie jara mnie ona tak jak, ale to dobra dziewczyna. Nie wytrzymacie długo. Dziewczyna, którą wybierasz, to musi być szał. Ale szał, na który czujesz, że zasługujesz, że to jest szał w twojej kategorii. Nie wiem, czy jasno to mówię, czy nie jasno. Ty mnie podsłuchujesz, chłopcze, czy nie? Chciałam się zapytać, czy jasno się wypowiedziałam, czy nie. Tak, myślę, że tak. Okej. Znaczy, może to się dokłada trochę, no, negatywnie, No, ale... brutal, ale to jest po prostu brutalna rzeczywistość. Tylko chodziło mi właśnie, czy wyjaśniłam, o co chodzi z tym dobieraniem się jakby w swojej klasie. Ani za Tak, no, wysoko, trochę ani za rozumiem. nisko. Aczkolwiek, no też jednak to, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, też jest kwestią bardzo indywidualną, nie? Ale co, ty się Mansona czepiasz? On jest seksowny. Nie, to nie było mi ofensowne. Najseksowny. Jasne, że jest to kwestia uznaniowa, natomiast chodzi o to. Dobra, i właśnie widzisz, jednak mi pomożesz uściślić. Chodzi o to, żebyś nie czuł, że partner jest brzydszy od ciebie albo ładniejszy od ciebie. Chodzi o to, żeby oboje podobali się sobie w podobnym stopniu, tak? Tak. Aha. Żebyś nie czuł na przykład, biorę tą nie za ładną dziewczynę, brzydszą ode mnie, bo to dobra dziewczyna, już mam dosyć niedobrych dziewczyn, bo szybko ci zacznie przeszkadzać to, że myślisz o niej jako brzydszej od siebie. No. Generalnie partner, którego wybieramy, po prostu powinien być jak najbardziej równe nam, bo ilość zagrożeń, które płyną z tej nierówności, gdy jedno ma kasę, drugie nie ma, jedno ma wykształcenie, drugie nie ma, jedno ma pasję, drugie nie ma, jedno jest piękne, drugie jest brzydkie, jedno... O pieniądzach już mówiłam chyba, tak. Trzeba niezwykłej dojrzałości, żeby stworzyć dobry związek w nierówności, w mezaliansie. I to niezwykłej dojrzałości obu stron, bo dojrzałość jednej strony nie wystarcza do zbudowania związku. I możesz mieć najlepsze intencje i podzielić się, mając poczucie, że dajesz to, co masz, licząc na to, że to będzie wasz punkt bazowy i od tego będziecie budować wspólny majątek, na przykład, czy wspólną karierę. A i tak się okazuje, że ktoś nie jest w stanie, że facet nie jest w stanie wytrzymać, ale też kobieta czasami tego, że ta druga strona wniosła więcej na start i zaczyna nienawidzić tą drugą stronę. Dlatego tutaj równość startu jest, no, najbezpieczniejsza. I dalej się pytasz, czy tu już przesadzam, a jedynym właściwym sposobem jest patrzenie na całokształt, na wszystkie cechy osoby. Nie przesadzasz. Cechy zaburzeń osobowości na przykład są dość jasne. Kryteria są jasne. Możesz to łatwo po prostu wpisując, tak, w Google zaburzenia osobowości, na przykład borderline, narcystyczne, histrioniczne. Możesz te cechy szybko dostrzec. Na przykład Border strasznie szybko widzi to, bratnią duszę, strasznie szybko chce się hajtać, wyznaje ci miłość. To jest takie specyficzne.
Ta idealizacja następuje bardzo szybko i bardzo mocno, i możesz być pewien, że cię zrzuci z piedestału i jeszcze będzie miał do ciebie pretensje o to, że nie jesteś Bogiem. Takich osób radzę unikać. O całej reszcie możesz sobie doczytać, zresztą z pewnością już czytałeś niejedno. I tak, tego po prostu unikaj. Jeśli nie czujesz się wytrawnym graczem społecznym, to po prostu unikaj niektórych ekstremalnych rzeczy. I następne pytanie. Czy terapie DDD są... czym są? Kto przeprowadza terapię? Jaki jest przebieg oraz efekt końcowy? Jak opisać swój problem? Jak zacząć? I czy wszystko powinienem opowiedzieć? Komu można zaufać? No tak jak poleciłam te OPTU. Ośrodki profilaktyki terapii uzależnień. Tam są właśnie terapie DDD. Kto przeprowadza? Tam są terapeuci. Czasem to jest psycholog, czasem to jest pedagog, oczywiście z uprawnieniami terapeuty po własnej psychoterapii, w trakcie superwizji stałych, często w takiej w ogóle stałej psychoterapii, jest tam psychiatra. Jaki jest przebieg? Różny. Są spotkania grupowe, są indywidualne. Mnie na przykład nie wysłano na grupową, bo stwierdzono, że to by było w ogóle kompletnie nie pasujące do mnie. Miałam tylko indywidualną. Na początku miałam 3 razy w tygodniu sesję, później raz na 2 tygodnie. Jaki jest efekt końcowy? Lista cech DDA, jak sobie wpiszesz u Google, też ci wyskoczy. Lista cech DDA zostaje zniwelowana, usunięta, wymazana z twojego światopoglądu i zastąpiona zdrowymi przekonaniami. Dlatego, że całe DDD, DDA to jest system błędnych przekonań, patologicznych przekonań, które pozwoliły nam przetrwać w patologicznym środowisku. I tych cech wcale nie ma dużo, choć historie nasze są tak bardzo różne, to w gruncie rzeczy są tak bardzo podobne. Że jest to zaledwie, powiedzmy, kilkanaście takich szeroko ujętych błędnych twierdzeń. I one po prostu zostają naprostowane. Dowiadujesz się, co jest normalne. Zaczynasz myśleć w sposób normalny, czyli konstruktywny dla ciebie i dla innych, bezpieczny, zdrowy. Komu można zaufać? Różnie bywa. Po prostu poczujesz to. Albo poczujesz opór. Jeśli będziesz, znaczy wiesz, ofiara przemocy poczuje opór do swojej terapeutki, bo do swojego terapeuty, bo on powie przede wszystkim, to nie jest miłość. Ty już nie jesteś w tej relacji, więc ty raczej oporu nie masz miał powodu poczuć. Po prostu poczujesz się dobrze z tym człowiekiem i pracuj z człowiekiem, z którym poczujesz się dobrze. Jak opisać swój problem? Masz film mój o kwestionariuszu SCL90. Ten film się chyba nazywa Pierwsza wizyta u psychiatry. I to samo masz na psychoterapii. I chyba najpierw w ogóle będzie z tobą rozmawiał psychiatra, a dopiero później psychoterapeuta. Czy wszystko powinienem powiedzieć? Dobry psychoterapeuta i dobry psychiatra sam ci zadaje pytania. Nie musisz się w żaden sposób bardziej przygotowywać do tego. Generalnie w trakcie terapii tak, opowiadasz wszystko, wszystko. Ale to w dużej mierze ty decydujesz o tym, co opowiadasz. Dobrze, i kończę ten film. Z takich rzeczy ważnych. Przypominam, że fundacja się utrzymuje z waszych wpłat, więc jeśli jesteście zadowoleni z efektów mojej pracy, to numer konta jest pod filmem. Teraz aktualnie prowadzę zbiórkę, jeszcze nie do końca ją rozpromowałam i tak dalej, nie zrobiłam wszystkich materiałów. Dla jednej rodziny bardzo blisko związanej z fundacją, bardzo z fundacją pracującej, bardzo wiele pomagającej, w której wydarzyła się po prostu tragedia, ciężka choroba psychiczna jednego z dzieci. I koszta są no, dość ciężkie, w związku z czym też prowadzę teraz, prowadzi fundacja zbiórka dla nich. To też linkuję. Poza tym, jeśli chcecie wspierać
różnych przemocnych superbohatersów, to polecam też Czapki, które robili na drutach Daga, na szydełku, lub inne rzeczy na szydełku. No i przypominam, że to też jest link pod filmem. Rejestrując się w Fanimani, instalując przypominajkę, już nam wrzucacie pieniążka dla nas na Fanimani, a później przychodzi jeszcze cashback. Więc to też jest sposób wspierania fundacji. Poza tym, jeśli nie masz z kim spędzić Bożego Narodzenia i nie straszne ci są survivalowe warunki, to zapraszamy do nas na święta. Chyba chrupek mi głowy nie urwie za to, co powiedziałam. Zobaczymy. Zobaczymy. Jakby mnie nie było święta, to prawdopodobnie moje ciało bez głowy leży w piwnicy. Dziękuję.